Panie. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie na spotkaniu zorganizowanym przez Kongres Nowej Prawicy, Polexit i Stowarzyszenie na Rzecz Wolnego Handlu. Się nazywam Tomasz Kościuk i bardzo miło mi powitać naszego gościa, pana Stanisława Michalkiewicza. I gospodarza, pana Stanisława Żółtka. Panu Stanisławowi, proszę bardzo. Dziękuję bardzo panu Stanisławowi Żółtkowi, że mnie tu zaprosił. Państwu dziękuję za obecność. Tematem mojego takiego wystąpienia wstępnego, bo proponuję, żeby nasze spotkanie miało taki charakter, że ja najpierw powiem to, co tam mam do powiedzenia, a potem Państwo zabierzecie głos i ja się będę do tego odnosił, no a potem jeszcze rytualne podpisywanie książek i tak dalej. Bieżące wydarzenia. No mamy, przeżyliśmy święto demokracji. Przeżyliśmy święto demokracji, czyli wybory do Sejmu i Senatu. Wyniki tych wyborów Państwo znacie. Charakterystyczne jest to, że te wybory wszyscy wygrali. Te wybory wszyscy wygrali, z wyjątkiem jednej partii, która uważa, że przegrała. Wszyscy wygrali, chociaż jeżeli porównać wyniki tegorocznych wyborów z wynikami z roku 2019, no to już ta wygrana wszystkich nie jest taka oczywista. W 2019 roku Zjednoczona Prawica, czyli Prawo i Sprawiedliwość ze stronnictwami sojuszniczymi miało 235 posłów, a teraz tylko 195, więc trudno to nazwać zwycięstwem. Pewien postęp zanotowała Volksdeutsche Partei z partnerami, to znaczy Koalicja Obywatelska, ze 130 kilku mandatów uzyskała w tych wyborach 157, więc postęp jest, ale nie taki znowu duży, żeby się nadymać. Jeśli chodzi o lewicę, no to tu, jeśli chodzi o liczbę mandatów, to jest całkowita katastrofa, bo lewica miała 49 mandatów w roku 2019, a teraz tylko 26, więc to jest spadek prawie o połowę. No tutaj wygraną niewątpliwie jest trzecia droga. To takie freudowskie pomyłki. Mnie się to tak kojarzy, dlatego że zawsze mi się przypomina prezydent Wałęsa, który tam, kiedy był prezydentem, to głosił takie teorie, koncepcje, jak to on mówi, polityczne, że najpierw wspierał prawą nogę, potem wspierał lewą nogę i w końcu został między nogami. Więc to takie są koleje nieoczekiwane. No i tu trzecia droga, rzeczywiście 65 mandatów, więc całkiem sporo. Ale Polskie Stronnictwo Ludowe, ponieważ pan Hołownia i jego partia Polska 2050 nie uczestniczy w wyborach w roku 2019, tylko Polskie Stronnictwo Ludowe miało 30 mandatów, teraz razem mają 65, więc tutaj postęp jest. No i jedyną formacją, która uważa, że przegrała te wybory, to jest Konfederacja. Chociaż zanotowała postęp i to całkiem spory, jeśli chodzi o procentowy przyrost mandatów, bo aż 60% mandatów Konfederacji przybyło, ale akurat ona się uważa za formację przegraną. No i nawet do tego stopnia, nie tylko, że oznajmiła to całej Polsce, ale nawet urządziła dintoire tam. Czym się ta dintoire skończy, to jeszcze nie wiemy, bo to dopiero się wszystko zaczęło. Proszę Państwa, tutaj mamy do czynienia z taką konstrukcją polityczną, że mimo iż nie było jednej listy wyborczej, jak
chciał Donald Tusk, żeby wszyscy poszli pod skrzydła Volksdeutsche Partei i tam utworzyli jedną listę, no to nie. Były trzy komitety wyborcze, no i te trzy komitety wyborcze teraz twierdzą, że one te wybory wygrały i żeby pan prezydent Duda im właśnie powierzył misję tworzenia rządu. Pan prezydent Duda odbył konsultacje ze wszystkimi tymi komitetami, które weszły do Sejmu. No i na razie nikomu nie powierza misji tworzenia rządu. Jeszcze jak tam dochodzą takie szczeluści Pałacu Prezydenckiego, dochodzą takie głosy, że jeszcze pan prezydent nie podjął decyzji. To w ten sposób pan prezydent chyba postanowił realizować przepisane przez konstytucję procedury. Tu przypomnę, że konstytucja daje panu prezydentowi 30 dni na zwołanie pierwszego posiedzenia nowego Sejmu. Tam ci wszyscy posłowie złożą ślubowania, no i zostaną obdarzeni mandatami i immunitetami, co zwłaszcza w przypadku pana posła Giertycha nie jest rzeczą bez znaczenia. Nie wiadomo tylko, jak on dotrze na to pierwsze posiedzenie Sejmu, ponieważ prokuratura jakieś nowe zarzuty mu postawiła, no i może mieć trudności z dotarciem na to posiedzenie. Jeśli by nie dotarł, to nie złoży ślubowania, nie obejmie mandatu, w związku z tym nie będzie miał immunitetu. No to ma tutaj potężną zagwozdkę, jak mówią gitowcy, poważną zastawkę ma. No zobaczymy, co to się będzie działo. Wygląda na to, że pan prezydent do ostatniego dnia wyczeka i będziemy mieli pierwsze posiedzenie Sejmu prawdopodobnie w połowie listopada, to znaczy 14 listopada. No i wtedy się dowiemy, komu pan prezydent powierzył misję tworzenia rządu. Wiele wskazuje na to, że pan prezydent powierzy misję tworzenia rządu Prawu i Sprawiedliwości, no bo rzeczywiście ono ma najlepszy wynik, jeśli chodzi o liczbę mandatów. Niewystarczający oczywiście do utworzenia rządu, bo 195 mandatów to jest jeszcze daleko do większości bezwzględnej, która wynosi 231 mandatów. Proszę Państwa, koalicja opozycyjna, jeśli rzeczywiście powstała, bo tam takie głosy dobiegają, że tu już ta koalicja jest faktem, chyba tak będzie, chociaż trwa w tej chwili przeciąganie trzeciej drogi w jedną i w drugą stronę. Z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość próbuje przeciągnąć trzecią drogę, no ale Volksdeutsche Partei też próbuje przeciągnąć trzecią drogę, no i zobaczymy. To jest ten czas na przeciąganie trzeciej drogi. On może być nawet dłuższy, dlatego że zgodnie z konstytucją, kiedy już pan prezydent powierzy komuś, konkretnej osobie, misję tworzenia rządu, no to on w ciągu 14 dni musi przedstawić Sejmowi skład gabinetu. No i ten skład gabinetu, ten gabinet musi uzyskać wotum zaufania w Sejmie. Jeśli nie uzyska wotum zaufania w Sejmie, to następny ruch należy do Sejmu, który może wyłonić z własnej inicjatywy skład rządu. No i też ma 14 dni. Myślę, że tutaj Sejm by nie czekał, jeśli nie uda się PiS-owi przeciągnąć na swoją drogę, na swoją stronę trzeciej drogi w tym czasie darowanym, no to Sejm tego samego dnia rząd powoła. No i ten rząd wtedy by uzyskał wotum zaufania, bo będzie dysponował większością bezwzględną 248 mandatów. No, a jeżeli by się jakiś cud taki stał, żeby się nie udało to Sejmowi, no to jeszcze jest trzecia możliwość. Konstytucja przewiduje, że
sam pan prezydent może zaproponować skład rządu, ale ten rząd też musi uzyskać wotum zaufania, bo jeśli nie, no to Sejm jest rozwiązany i rozpisane są nowe wybory. Więc myślę, że rząd nie powstanie wcześniej jak gdzieś w połowie grudnia, także na, ale jeszcze rozmaite takie zasadzki na ten rząd czyhają. Mianowicie artykuł 222 Konstytucji stanowi, że rząd musi przedstawić w terminie co najmniej 3 miesięcy przed rozpoczęciem roku budżetowego, musi przedstawić Sejmowi projekt ustawy budżetowej. No to już widzimy, że nie zdąży. Ten przepis przewiduje wprawdzie możliwość przedłużenia tego terminu ze względu na nadzwyczajne okoliczności. No ale czy wybory są nadzwyczajnymi okolicznościami, czy nie, to myślę, że jeśli spór na tym tle rozgorzeje, a może rozgorzeć na tym tle spór, no to ten spór będzie musiał rozstrzygnąć Trybunał Konstytucyjny. A Trybunał Konstytucyjny, to wiemy, ma trudności, żeby się zebrał, także może to kilka miesięcy upłynąć, zanim się Trybunał Konstytucyjny zbierze, potem będzie deliberował nad rozstrzygnięciem tego sporu. Także 6 miesięcy, myślę, że gdyby sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, to 6 miesięcy mamy jak w banku. No i tutaj następna pułapka jest na nowy rząd, mianowicie artykuł 225 Konstytucji stanowi, że jeżeli od dnia przekazania Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie on przekazany prezydentowi do podpisu, to pan prezydent może rozwiązać Sejm i rozpisać nowe wybory. Także wszystko, jak państwo widzicie, wszystkie te pułapki, wszystkie te zasadzki mogą sprawić wiele niespodzianek. No i, ale to myślę, że by się zgadzało z pewną tradycją sarmacką, że tak powiem, pochodzącą jeszcze z czasów saskich, z wieku XVIII. Ja to zawsze podkreślam, że jest bardzo dużo analogii z wiekiem XVIII. No a wtedy, jak wiemy, doktryna polityczna głosiła, że Polska nierządem stoi. No to jak nierządem stoi, no to właśnie brak rządu może świadczyć o sile i trwałości Rzeczypospolitej. Proszę państwa, mówię to dlatego, że mamy tutaj o jednym z organizatorów tego spotkania, dziękuję również za zaproszenie, jest Polexit. Otóż mamy tutaj pewien problem, mianowicie, ale to muszę zacząć od Adama i Ewy. W marcu tego roku przyjechał do Waszyngtonu niemiecki kanclerz Olaf Scholz. To była dziwna taka wizyta, bo przyjechał z bardzo nieliczną asystą. No i nie ukazał się ze spotkania tego kanclerza Scholza z prezydentem Bidenem żaden komunikat, ale z przecieków wiadomo, że prezydent Biden na tym spotkaniu uznał Niemcy za swojego najważniejszego europejskiego sojusznika. No i w związku z tym pozwolił Niemcom na urządzanie Europy po swojemu. No i Niemcy, widzimy, że Niemcy bardzo intensywnie próbują wykorzystać tę okoliczność, żeby stworzyć fakty dokonane w zakresie urządzania Europy po swojemu, dlatego że nie wiadomo, kto wygra przyszłoroczne wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. No i a jak nawet ktoś tam wygra, no ktoś na pewno wygra, to nie wiadomo, co mu strzeli do głowy. Może znowu mu strzeli do głowy coś nieoczekiwanego. Więc na wszelki wypadek Niemcom zależy na tym, żeby stworzyć fakty dokonane jeszcze przed listopadem przyszłego roku, kiedy w Ameryce odbędą się wybory prezydenckie. Proszę państwa, co to za fakty dokonane? No już Parlament Europejski podjął tutaj pewne decyzje, pewne zalecenia. Mianowicie chodzi o likwidację prawa weta
dotychczas w Unii, przynajmniej w niektórych sprawach, no to takich licznych niektórych sprawach, obowiązywało prawo weta. Tymczasem te najnowsze te zalecenia idą w kierunku likwidacji prawa weta i zmniejszenia liczebności Rady Europejskiej. Rada Europejska jest organem władzy prawodawczej Unii Europejskiej i dotychczas miała 27 tam uczestników. Każdy bantustan był reprezentowany przez jednego uczestnika, który tam radził w tej Radzie. No a teraz ma być 15 tylko tych radzących. Czyli widzimy już, że znaczna część, prawie połowa bantustanów nie będzie w ogóle w tej Radzie Europejskiej reprezentowana. Poza tym w 65 obszarach jest 65 obszarów ma być poddane wyłącznej kompetencji organów Unii Europejskiej, a nie państw członkowskich. Krótko mówiąc, milowy krok w kierunku pogłębiania integracji, czyli jak to przełożyć na język ludzki, budowy Czwartej Rzeszy. Jest to zgodne z taką wizją, którą przedstawił w 1943 roku wybitny przywódca socjalistyczny Adolf Hitler na spotkaniu z gauleiterami. Przedstawiał tam wizję przyszłej Europy. No i powiedział między innymi, to można taką rekapitulację tego wystąpienia Hitlera znaleźć w dziennikach Goebbelsa, bardzo obszerną, bardzo dokładną. No i Hitler tam powiedział, że małe państwa nie mają w Europie racji bytu, ponieważ tylko Niemcy potrafią prawidłowo Europę zorganizować. No to najwyraźniej amerykański prezydent Joe Biden musiał dojść do tego samego wniosku. No i stąd ten pośpiech widoczny. Tutaj Zjednoczona Prawica, czyli dotychczasowy obóz rządowy, który może stać się wkrótce obozem opozycyjnym, twierdzi, że Polska się nie zgodzi na to, że trzeba budować taką koalicję, która się nie zgodzi na tę likwidację prawa weta. No, ale za kilka miesięcy premier Morawiecki może przestać być premierem. No, a następny premier, na przykład Donald Tusk, prawdopodobnie się na to zgodzi. Więc widzimy, że perspektywa przekształcenia Polski w część składową Czwartej Rzeszy jest całkiem realna. Na naszych oczach staje się całkiem realna. To nie powinno być dla nikogo niespodzianką, dlatego że ten kierunek został wytyczony już w 1993 roku, kiedy to wszedł w życie traktat z Maastricht. Traktat z Maastricht w sposób zasadniczy zmienił funkcjonowanie wspólnot europejskich, bo jeszcze Unii Europejskiej jako odrębnego podmiotu prawa międzynarodowego wtedy nie było, więc zmieniał formułę funkcjonowania wspólnot europejskich. Odszedł od formuły konfederacji, czyli związku państw, ku formule federacji, czyli państwa związkowego. To się stało w roku 1993, traktat z Maastricht wtedy wszedł w życie i cały czas obowiązuje. Przypominam o tym dlatego, że w Polsce referendum akcesyjne w sprawie Anschlussu odbyło się 10 lat po wejściu w życie traktatu z Maastricht, więc nikt nie może się powoływać, a zwłaszcza od kręgu osób, które kierowały wtedy państwem, no nie wypada mu powoływać się na to, że nie wiedział, co traktat z Maastricht w tej materii postanawia. Więc prawdopodobnie, znaczy podejrzewanie, że na przykład Jarosław Kaczyński czy Donald Tusk nie wiedzieli takich rzeczy, byłoby niegrzeczne. W związku z tym my ich o coś takiego nie podejrzewamy. Krótko mówiąc, wynika z tego, jeśli ich nie podejrzewamy o nic, wynika z tego, że chcieli, już wtedy chcieli, żeby Polska była członkiem, uczestnikiem, częścią składową tego
państwa europejskiego o strukturze federalnej. Krok następny, milowy w tym kierunku, został zrobiony w traktacie lizbońskim. Traktat lizboński, jak wiemy, wszedł w życie 1 grudnia 2009 roku po ratyfikowaniu go przez wszystkie państwa, ale zanim prezydent Kaczyński 10 października 2009 roku ratyfikował traktat lizboński, to 1 kwietnia 2008 roku Sejm głosował nad ustawą upoważniającą prezydenta Kaczyńskiego do ratyfikacji tego traktatu. No i to głosowanie, w głosowaniu nad tą ustawą identyczne stanowisko zajął obóz dobrej zmiany i obóz zdrady i zaprzaństwa, to znaczy Donald Tusk i Jarosław Kaczyński tutaj działali ręka w rękę. Co traktat lizboński stanowi, jakie wnioski właściwie można wyciągnąć z traktatu lizbońskiego w zakresie suwerenności państwowej? No, traktat lizboński pozornie niczego tu nie zmienia, bo proklamuje zasadę przekazania. Zasada przekazania stanowi, że Unia Europejska ma tylko takie kompetencje, jakie przekażą jej państwa członkowskie. To wygląda na to, że suwerenność, na podstawie tej zasady, suwerenność w Unii Europejskiej byłaby podzielona, bo Unia Europejska w zakresie kompetencji przekazanych sama by decydowała, to znaczy władze Unii Europejskiej same by decydowały, jaki użytek zrobić tych kompetencji przekazanych, więc tutaj dysponowałyby suwerennością, ale państwa członkowskie suwerenności by nie traciły, dlatego że to one by decydowały, jakie kompetencje przekazać, a jakich nie. Czy to jest w ogóle możliwe, takie podzielenie suwerenności politycznej? Jest, jest możliwe. Tak funkcjonowała Europa w średniowieczu. Na tym właśnie polegała istota feudalizmu politycznego, że suwerenność była podzielona, taka rozparcelowana. Teoretycznie król był właścicielem całego państwa, ale jeżeli wydzielał ze swojego państwa dla swojego wasala lenno, no to wasal miał pewien zakres samodzielności w zarządzaniu lennem. Ten suzeren mu się nie wtrącał w to, no chyba że dopuścił się ten wasal felonii, no to wtedy mu odbierał lenno i tam skracał go o głowę czasami, ale w zasadzie się nie wtrącał. Więc wasal miał pewien zakres suwerenności, ale król nie tracił suwerenności, no bo zawsze mógł tego wasala skrócić o głowę, jeżeli tam coś poszło nie tak. Jeżeli na terenie Lenna były miasta, to one miały własne władze, rządziły się własnymi prawami, miały własne sądownictwo, aż do kary śmierci włącznie, także całkiem duży zakres kompetencji, czyli miały pewien udział w suwerenności. Jeżeli na terenie miasta był uniwersytet, no to on nie podlegał władzom miejskim, zresztą resztki tego są do dzisiaj jeszcze tak przynajmniej w sferze obyczajowej zachowane, bo tam w sferze prawnej to nie zupełnie, ale w sferze obyczajowej tak. Więc uniwersytety miały pewien zakres suwerenności. No i taki słoń w menażerii jak Kościół katolicki. Kościół katolicki wtedy i dzisiaj przecież też ma własne władze, własne prawa, własne sądownictwo. Z tą różnicą, że w średniowieczu to duchowieństwo nie podlegało sądom świeckim w ogóle, a teraz podlega, ale również Kościół ma własny wymiar sprawiedliwości. Więc jak było to możliwe w średniowieczu, to możliwe byłoby i teraz. Ale traktat lizboński ustanawia jeszcze jedną zasadę, mianowicie zasadę lojalnej współpracy, która tę zasadę przekazania właściwie całkowicie niweczy. Dlatego, że zasada lojalnej współpracy stanowi, że państwo członkowskie musi się
powstrzymać przed każdym działaniem, niezależnie od zakresu kompetencji przekazanych, jeżeli to działanie mogłoby zagrozić urzeczywistnieniu celów Unii Europejskiej. Ponieważ chodzi o cele Unii Europejskiej, no to jest oczywiste, że ocena, czy coś mogłoby tym celom zagrażać, czy nie, należy do władz Unii Europejskiej. To jest oczywista oczywistość. I w związku z tym, niezależnie od zakresu kompetencji przekazanych, wystarczy wpisać, że coś tam, na przykład praworządność, cokolwiek by to miało znaczyć, jest jednym z celów Unii Europejskiej, no i już można sztorcować państwa członkowskie na podstawie zasady lojalnej współpracy. I z takim sztorcowaniem mamy do czynienia. Polska jest sztorcowana pod pretekstem, że występują tu niedostatki praworządności, zwłaszcza w Sądzie Najwyższym, gdzie tam była Izba Dyscyplinarna, teraz jest Izba Odpowiedzialności Zawodowej i to jest tylko nazwa się zmieniła, tak przynajmniej ocenia to Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Polska jest poddana szantażowi takiemu finansowemu pod tym pretekstem. Proszę Państwa, więc tutaj widzimy, że traktat lizboński był też milowym krokiem na drodze do, że tak powiem, ograniczania suwerenności politycznej członkowskich bantustanów Unii Europejskiej. No i dodatkowym takim krokiem, też bardzo ważnym, była ustawa o zasobach własnych Unii Europejskiej. Ta ustawa została w Polsce ratyfikowana przez Sejm z inicjatywy prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński, któremu część własnego klubu się zbuntowała, przeforsował ratyfikację tej ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej przy pomocy klubu parlamentarnego Lewicy. Także tutaj do współpracy doszło w tym zakresie. Co mówi ustawa o zasobach własnych Unii Europejskiej? Wyposaża Komisję Europejską, więc organ władzy wykonawczej Unii Europejskiej, w dwie dodatkowe kompetencje, których Komisja przedtem nie miała, w kompetencje zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu całej Unii i w prawo do nakładania unijnych podatków. I Komisja Europejska natychmiast po ratyfikacji tej ustawy o zasobach własnych natychmiast zrobiła z tego użytek, pożyczyła 750 miliardów euro na tak zwany fundusz odbudowy. No i jak Państwo wiecie, Polska z tego funduszu odbudowy nie dostała nic i bardzo możliwe, że nie dostanie, tym bardziej, że licznik cały czas bije z tytułu kar nałożonych na Polskę i przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu, który najpierw nałożył na Polskę karę w wysokości 1 000 000 euro dziennie. Po roku chyba tutaj złagodził tę karę do 0,5 000 000 euro dziennie, no ale cały czas ten licznik bije, już tam nabił prawie 700 milionów euro, więc całkiem sporo. Natomiast Polska będzie musiała spłacić część przypadającą na nią część tego długu, bo ten dług został przez Komisję Europejską zaciągnięty w imieniu całej Unii Europejskiej, więc wszystkich członkowskich bantustanów. Więc mamy taką sytuację, gdzie tu dlatego mówię o tej ustawie o zasobach własnych, dlatego że pan prezes Kaczyński na wiecu w Bogatyni wygłosił buńczuczne przemówienie i tam między innymi powiedział, że w Unii Europejskiej jesteśmy i być chcemy, ale suwerenni. Ale no nie wiem, jak on to sobie wyobraża, bo to albo tak, albo tak. To jest propozycja rozwiązania problemu kwadratury koła. No ale rozumiem, że prezes Kaczyński nie mówił tego serio, tylko mówił to w celu uwodzenia swoich wyznawców.
że to on jest, że tu my tutaj rządzim i my dzielim, bez nas by wszystko diabli wzięli, jak mówi poeta. Proszę Państwa, więc takie mamy tutaj perspektywy, jeśli chodzi o Unię Europejską, ale jak Państwo wiecie, na Unii Europejskiej świat się nie kończy. Mamy tutaj wojnę na Ukrainie. Mamy wojnę na Ukrainie. Wojna na Ukrainie, jak wiadomo, jest prowadzona przez Rosję na terenie Ukrainy, ale walczą z Rosją Stany Zjednoczone, cały Sojusz Północnoatlantycki, no i Ukraina też, która do Sojuszu Atlantyckiego jeszcze nie należy, do ostatniego Ukraińca. Do ostatniego Ukraińca walczą. No i wygląda na to, że ta wojna powoli się wypala. Powoli się wypala, dlatego że ta zapowiadana przez wiele miesięcy, Państwo z całą pewnością to pamiętają, kontrofensywa ukraińska ugrzęzła. Ugrzęzła. Nawet na niektórych odcinkach Rosja tam przechodzi do, przejmuje inicjatywę, w związku z tym wygląda na to, że ta ofensywa, kontrofensywa ugrzęzła na dobre. A z uwagi na to, że zbliżają się w Stanach Zjednoczonych wybory prezydenckie w przyszłym roku, no to będzie ta kwestia, będzie z całą pewnością przedmiotem kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego? Z pewnością. Dlatego, że wszyscy tacy potencjalni liderzy partii republikańskiej nie ukrywają zamiaru zakończenia tej awantury ukraińskiej, no to partia demokratyczna będzie musiała się do tego tak czy owak odnieść. No i już się zaczęła odnosić. Już teraz zaczęła się odnosić. We wrześniu Departament Stanu przedstawił taką propozycję rządowi ukraińskiemu, propozycję nie do odrzucenia, że jeżeli w ciągu 18 miesięcy ukraińskie władze nie przeprowadzą gruntownej kuracji przeczyszczającej w skali całego państwa, to znaczy nie wyplenią tam korupcji z korzeniami, no to wtedy Stany Zjednoczone mogą wstrzymać pomoc dla Ukrainy. To jest bardzo... Tam te 18 miesięcy to jest akurat do momentu, kiedy nowo wybrany prezydent objąłby urzędowanie, mniej więcej. Tam są terminy krótsze do zrobienia tej kuracji przeczyszczającej w poszczególnych sektorach, ale ogólny termin to jest 18 miesięcy. No więc wszystko tam, rozstrzygnięcie zależy od Stanów Zjednoczonych. Rząd Stanów Zjednoczonych również to na skutek chyba takiej lekkomyślnej deklaracji tromtadrackiej, którą rząd ukraiński w lecie tego roku przedstawił, że poziom rezerw walutowych na Ukrainie jest rekordowy. Jak na państwo, które prowadzi trudną wojnę i tam dostaje pomoc z całego świata, ten rekordowy poziom rezerw walutowych no, wzbudził, musiał pewne wątpliwości, bo Stany Zjednoczone postanowiły wysłać komisję na Ukrainę, która ma sprawdzić, czy już zaczęła może sprawdzać, co tak naprawdę się stało z amerykańską pomocą dla Ukrainy, szacowaną na 140 miliardów dolarów. No jeśli komisja dojdzie na przykład do wniosku, że część tej pomocy została rozkradziona, czy tam coś innego się z nią złego stało, no to na pewno jakieś wnioski zostaną. Co to znaczy? To znaczy, że Partia Demokratyczna też przygotowuje sobie pretekst do tego, żeby tu przelicytować się w kampanii wyborczej, licytować się również w tej dziedzinie z Partią Republikańską. Te wybory mogą być podobne do wyborów amerykańskich w 1968 roku, kiedy kluczową kwestią kampanii wyborczej była wojna w Wietnamie. Jak Państwo pamiętacie, Stany Zjednoczone, które w Wietnamie prowadziły wojnę, nie z Wietnamem przecież, bo z Wietnamem to by sobie poradziły w ciągu tygodnia, tylko z całym Układem Warszawskim i z Chinami na dodatek, Stany Zjednoczone już w 1968 roku
zaczęły grzęznąć w tym Wietnamie. No i ta kwestia się stała przedmiotem kampanii wyborczej. Głównie, chyba, jeśli nawet nie głównie, to bardzo duży udział miała w tym telewizja. Dlatego, że wtedy jeszcze nikomu nie przyszło do głowy, walka o wolność słowa dopiero się zaczynała, w związku z tym nikomu jeszcze nie przyszło do głowy, żeby nie dopuścić telewizji na pierwszą linię walk. Już podczas operacji Pustynna Burza to już wyciągnięto z tego wnioski. Dziennikarze telewizyjni byli w hotelu i nie mogli tam, znaczy mogli stamtąd wyjść, ale im poradzono, żeby raczej nie wychodzili, bo to jest niebezpieczne. No i korzystali z materiałów, które im przekazały amerykańskie służby wojskowe. A wtedy było inaczej. Wtedy ci dziennikarze telewizyjni z kamerami docierali na pierwszą linię walki, filmowali tych zabitych, tych rannych z porozprówanymi brzuchami, tak oni tam krzyczą, jęczą i tak dalej. I każda rodzina amerykańska oglądała to wieczorem do kolacji, te wiadomości. No to nic dziwnego, że to pociągnęło za sobą rozmaite polityczne skutki. I prezydent, znaczy Richard Nixon wygrał te wybory, dlatego że obiecał, że tę wojnę zakończy. No i rzeczywiście zakończył. Jak został prezydentem, to tę wojnę zakończył. No to zakończenie tej wojny było trochę kłopotliwe dla Stanów Zjednoczonych, jak dla Stanów, ale dla tych Wietnamczyków, którzy tam z Amerykanami współpracowali, to było tragiczne, bo tam nastąpiła krwawa łaźnia. Komuniści zrobili im krwawą łaźnię, no i tam pojawili się ci boat people, czyli ludzie na łodziach, uciekali po prostu na pełne morze, w takich łodziach, jakie im się udało zdobyć. Znaczna część wytonęła tam, no ale niektórzy się uratowali. Proszę Państwa, tu jak byłem w 2008 roku, no to już tyle lat po zakończeniu tej wojny w Wietnamie, jak byłem w Wietnamie, to mieliśmy takiego przewodnika, no łóbek, cóż to dużo mówić. No i jak już następnego dnia doszliśmy trochę do konfidencji z nim, to zapytałem go, czy są w Wietnamie obozy te reedukacyjne. Powiedziałbym, że nie ma. Ja mówię tak, a jakbym tak na ulicy krzyknął, prec z komuną, to co by było? Do obozu byś poszedł. Jak Państwo widzicie, tutaj nie tylko, to dlatego mówię, że oficjalna nieobecność czasami jest tylko wyższą formą obecności. Tak jak to ma miejsce. No i co w związku z tym będzie się działo na Ukrainie? Najbardziej prawdopodobnym zakończeniem tej, to znaczy nie zakończeniem, ale skutkiem tej wojny będzie tak zwane zamrożenie konfliktu, o którym jeszcze w połowie ubiegłego roku mówiła jako jednej z ewentualności amerykańska ambasadoressa przy Sojuszu Północnoatlantyckim. Co to jest zamrożenie konfliktu? No, takich zamrożonych konfliktów jest kilka na świecie, na przykład między Koreą Północną i Południową. Ten zamrożony konflikt już istnieje kilkadziesiąt lat, no i świat się od tego nie zawalił, prawda? Jeszcze inne takie konflikty zamrożone też są, więc jeszcze jeden, jakby się trafił, to nic złego by się, znaczy dziury w niebie by nie było. Natomiast co to oznacza dla Ukrainy? No oznacza utratę, i to prawdopodobnie definitywną, utratę 20% terytorium. Jak to wpłynie na pozycję Włodzimierza Zełenskiego, bo teoretycznie na Ukrainie w przyszłym roku też się mają odbyć wybory prezydenckie, no i jak to wpłynie na pozycję prezydenta Zełenskiego, no to nie wiem, ale na pewno jakiś wpływ by to wywarło, tym bardziej, że jego konkurentami mają być, tak przynajmniej tam takie
fałszywe pogłoski dobiegają z Ukrainy. Dwaj ludzie, mianowicie Witalij Kliczko, ten bokser i mer Kijowa, no i były prezydent Piotr Poroszenko. To zwłaszcza ten drugi może wyciągnąć kłopotliwą bardzo i dla prezydenta Zełenskiego, i dla Amerykanów kwestię porozumień mińskich. Porozumień mińskich, które zostały wynegocjowane i podpisane przez Ukrainę w roku 2014-2015. Jakie były ustalenia porozumień mińskich? Takie, że Ukraina się zgodzi na ustanowienie autonomii w dwóch obwodach, które oczywiście byłyby w składzie państwa ukraińskiego, w obwodzie ługańskim i w obwodzie donieckim. W porównaniu z utratą czterech obwodów, no to jest to skutek bardzo wyraźny. I to na prezydenta Zełenskiego obciąża to, że Ukraina odmówiła wykonania uprzednio podpisanych porozumień mińskich. Myślę, że to może mu bardzo zaszkodzić, jego pozycji politycznej. No bo jest na 100% pewne, że przynajmniej prezydent Piotr Poroszenko, były prezydent Piotr Poroszenko te kwestie pociągnął, bo to on podpisywał, więc to właśnie będzie miał bardzo dobry powód, żeby te kwestie podnieść. No i proszę Państwa, jakie skutki mogą być? No, bardzo możliwe, że Stany Zjednoczone będą chciały jakąś rekompensatę obmyślić dla Ukrainy za te utracone terytoria. I tu niestety pewne niebezpieczeństwo się szykuje w związku z deklaracją, jaką 3 maja ubiegłego roku złożył pan prezydent Andrzej Duda, że Polska chce Unii z Ukrainą. To jest przedstawiane jako takie ponowne wkroczenie na świetlisty szlak jagielloński i tak dalej. No ale bardzo możliwe, że propagandowo to tak zostanie przedstawione, ale bardzo możliwe, że jeśli Ukraina by jakąkolwiek rekompensatę terytorialną uzyskała w zamian za te utracone 20% terytoriów, no to tylko kosztem Polski, bo nie można sobie wyobrazić. No nam by się powiedziało, że to jest pierwszy krok na drodze do Unii i na świetlistym szlaku polityki jagiellońskiej. Więc tak. Proszę Państwa, ale na tym się świat nie kończy, bo niezależnie od wojny na Ukrainie rozgorzała wojna na Bliskim Wschodzie. Na Bliskim Wschodzie. Tu bardzo zagadkowa sprawa towarzyszy temu całemu konfliktowi, dlatego że rozpoczęła się ta wojna, o której jeszcze nie wiemy, czy będzie dużą wojną, czy małą wojną, bo na Bliskim Wschodzie w ciągu ostatnich 75 lat były 4 duże wojny z udziałem Izraela, no i wiele małych takich, nie licząc operacji pokojowych, które przypominają przeczesywanie terenu, jak to Kurt Vonnegut w rzeźni numer 5 mówił, że po orgazmie zwycięstwa następuje rodzaj łagodnej gry miłosnej w postaci przeczesywania terenu. No więc nie licząc tam tych mniejszych wojen i przeczesywań terenu, czyli operacji pokojowych, no to jeszcze nie wiemy, czy ta wojna będzie mała, czy duża, ale w każdym razie, jeśli by była duża, no to byłaby to 5. wojna duża w ciągu 75 lat. Mówię o tym dlatego, że tutaj w Warszawie odbyła się taka demonstracja propalestyńska, znaczy ujmująca się tam za tymi Palestyńczykami w Strefie Gazy. No i pewna studentka Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, notabene pochodzenia norweskiego, uczestniczyła w tym marszu i niosła taki transparent, graficznie bardzo pomysłowy, mianowicie w koszu na śmiecie była umieszczona gwiazda Dawida, czyli godło państwa Izrael.
I towarzyszył temu taki napis: zostawić świat czystym. Zostawić świat czystym. Zostało to oprotestowane przez ambasadę Izraela w Warszawie jako plakat antysemicki. No i ta interpretacja została przyjęta zarówno przez władze Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, jak i przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, który tam się tupnął nogą, nóżką tupnął, że tu żadnych antysemityzmów tu nie może być i tak dalej. Tymczasem moim zdaniem to nie jest żaden akcent antysemicki, tylko ta pani przy pomocy, znaczy posługując się grafiką, wyraziła pewien pogląd polityczny, pewną polityczną wątpliwość, bo w związku z tym, że od powstania Izraela, czyli od 14 maja 1948 roku do tej pory wybuchły tam cztery duże wojny z udziałem Izraela i wiele małych i operacji pokojowych, no to wielu ludzi na świecie skłania to do wątpliwości, czy przypadkiem utworzenie, czy zgoda społeczności międzynarodowej na utworzenie Izraela nie była błędem. Nie była błędem i ona dała wyraz tej wątpliwości swojej. Także nie jest to, jak Państwo wiecie o tym, co jest antysemityzmem, a co nie jest, to nie decyduje ani prezydent Duda, to może szkoda, że on nie decyduje, ale nie decyduje. Ani nikt z nas, ani rząd, ani prezydent, ani w ogóle Kościół, ani nikt, tylko Liga Antydefamacyjna w Nowym Jorku z panem Abrahamem Foxmanem na czele. No i cóż mówi ta Liga Antydefamacyjna? Otóż ona na przykład uznaje za antysemickie opinie takie, że środowiska żydowskie w Ameryce mają duży wpływ na w sektorze finansowym, w mediach i w przemyśle rozrywkowym. No każdy, kto zna trochę Amerykę, przynajmniej ze słyszenia, to wie, że to prawda. Co to znaczy? Że Liga Antydefamacyjna stawia znak równości między antysemityzmem i spostrzegawczością. Po co, dlaczego tak robi, no to jest osobna sprawa. No ale to, jeżeli tak jest, no to my nie musimy tutaj rezygnować ze spostrzegawczości, tylko się posługiwać spostrzegawczością i tyle. Proszę Państwa, mówię o tej spostrzegawczości dlatego, że u początku tego konfliktu mamy do czynienia z pewną tajemnicą właśnie z dziedziny spostrzegawczości. Otóż wywiad izraelski uchodzi za najlepszy na świecie. A tymczasem no, ten najlepszy na świecie wywiad nie zauważył masowych przygotowań do ataku w Strefie Gazy. Przecież jeżeli pierwszego dnia ataku Hamas wystrzelił 5000 rakiet domowej roboty, bo oni tam konstruują w warsztatach samochodowych takie rakiety z rur kanalizacyjnych, dospawają lotki i to tam rakieta jest, no to musiało być, te przygotowania musiały być masowe. Jestem pewien, że wywiad izraelski ma konfidentów w Strefie Gazy i to jeden konfident tam na drugim siedzi, trzeci go pogania. No i nie zauważyły tego. Nie zauważyły tuneli całej sieci, takie podziemne całe miasto. No, mamy dwie możliwości do wyboru. Albo to nie jest najlepszy wywiad na świecie, albo też ktoś, albo też oślep i ogłuch. Ale dlaczego oślep i ogłuch, jeśli jest najlepszym wywiadem na świecie i nagle bo ktoś mu kazał oślepnąć i ogłuchnąć. A kto mógł mu to kazać? Jedynym człowiekiem, który mógł mu to nakazać, to był premier Benjamin Netanyahu. Premier Benjamin Netanyahu. Jego sytuacja w Izraelu była bardzo trudna. Wprawdzie udało mu się stanąć na czele rządu, ale to takiego skleconego tam z wszystkich możliwych składników. I ponieważ ciążą na nim zarzuty korupcyjne, groziło mu więzienie. I w związku z tym premier Benjamin Netanyahu przeprowadził zbawienne reformy. Jedną zwłaszcza zbawienną reformę tu musimy odnotować, mianowicie wyposażył Kneset, w którym ma większość.
w prawo do uchylania wyroków Sądu Najwyższego, w którym nie ma większości. W związku z tym i to zostało zatwierdzone, takie prawo weszło w życie, więc już ta groźba więzienia wisząca nad premierem Netanyahu przestała istnieć, przynajmniej na razie. No ale wywołało to energiczne protesty w Izraelu. Tam codziennie 200 tysięcy ludzi protestowało przeciwko tej właśnie zbawiennej reformie. A na domiar złego również prezydent Joe Biden zaczął kręcić nosem na Benjamina Netanyahu, nie chciał go tam przyjmować. Więc myślę, że te podejrzenia, że to właśnie premier Netanyahu nakazał wywiadowi izraelskiemu ogłuchnąć i oślepnąć, są całkiem dobrze uzasadnione. Rzymianie starożytni, którzy każdą myśl zaraz ubierali w postać pełnej mądrości sentencji, to mieli taką sentencję i na tę okoliczność. Mianowicie is fecit cui prodest. Ten zrobił, kto skorzystał. No więc Benjamin Netanyahu jako jedyny na tej wojnie skorzystał bardzo wiele, bo po pierwsze cały naród skupił się wokół niego i stanął na czele rządu jedności narodowej, do którego weszła nawet opozycja. Co więcej, amerykański prezydent Joe Biden, który przedtem nie chciał go przyjmować w Białym Domu, sam przygalopował do Tel Awiwu, żeby złożyć mu wyrazy, że tak powiem, poparcia i tak dalej. Więc widzimy, no i cała wspólnota międzynarodowa, przynajmniej Stany Zjednoczone i tam Sojusz Atlantycki, uznały prawo Izraela do obrony. No i w związku z tym premier Netanyahu zapowiedział taki odwet na tych Palestyńczykach w Strefie Gazy, że to jeszcze świat nie widział. No, ta zapowiedź trochę przeraziła społeczność międzynarodową, bo no, cóż innego by zrobił SS-Gruppenführer Jürgen Strop, gdyby wkroczył, gdyby zmartwychwstał teraz i kazano by mu tam wkroczyć do strefy. Dokładnie to samo by zrobił. Więc trochę to, że tak powiem, wprawiło społeczność międzynarodową w dysonans poznawczy. No i z takim listem wystąpiła społeczność międzynarodowa do Izraela, że owszem, no uznajemy prawo do obrony, ale pociski i bomby muszą mieć prawidłowe kalibry, bo jak nie będą miały prawidłowych kalibrów, to będziemy tutaj ostre protesty tutaj wysyłać i tak dalej. Jak widzimy, proszę Państwa, sytuacja jest płynna. Ja bym się nie ośmielił tutaj kreślić jakiejś wizji przyszłości, w jakim kierunku się te dwa procesy rozwiną, dlatego że no, z ostrożności to robię, żeby nie wyjść na jakiegoś durnia, który tutaj uważa, że zjadł wszystkie rozumy, więc skromnie to zamilczę, ale możemy do tego wrócić w trakcie dyskusji, i którą w tym momencie właśnie w sposób naturalny rozpoczynam, dziękując Państwu za to, żeście mnie cierpliwie wysłuchali.